przede wszystkim Panu Bogu, który raz, że nas spotkał, że dał nam taką łaskę sakramentu małżeństwa. I też jeżeli cokolwiek dobrego przez nas, to my wiemy, że to On. Także nie przypisujemy sobie niczego, ale tym bardziej jesteśmy Jemu wdzięczni za każde dobro, które przez nas, przez nasze ręce. Także chwała Bogu, dziękujemy Jemu. Jeszcze ja poproszę żonę, żeby powiedziała parę słów o nas i przebrnęła przez ten moment, kiedy trzeba powiedzieć, jak długo jesteśmy małżeństwem, bo ona to na pewno pamięta. Czy zostaliśmy dosyć dokładnie przedstawieni, tak słuchałam to wszystko o nas, więc większość tak, zdecydowanie. Natomiast może jeszcze takie szczegóły, jesteśmy małżeństwem 26 lat, natomiast poznaliśmy się jeszcze wcześniej, także nasza przygoda z miłością rozpoczęła się 5 lat wcześniej, czyli mniej więcej 31 lat jesteśmy w miłości. Będziemy troszkę mówić, jak to wtedy z tą miłością bywa. Mamy czwórkę dzieci, ale przez te lata doszły nam także nowe role. Od kilku lat ja jestem teściową. Nasz najstarszy syn ma żonę. A także od półtora roku jesteśmy dziadkami i to podwójnymi, bo mamy dwie wnuczki. I rzeczywiście nasze powołanie się jeszcze rozszerzyło o diakonat, także takie powołanie pojawiło się kolejne. Od czerwca zeszłego roku, czyli ponad rok, jestem diakonem stałym w naszej diecezji szczecińsko-kamieńskiej. To znaczy, że ja od tego czasu jestem w małżeństwie z duchownym. Także taka niespodzianka mnie w życiu spotkała. Możemy to się wszystko, nie spodziewałam, to wszystko robić legalnie, naprawdę. Kochani, mamy piękne powołanie i chcę powiedzieć wszyscy tutaj, jak jesteśmy, mamy piękne powołanie. Ksiądz biskup ma piękne powołanie, prezbiterzy mają piękne powołania, małżonkowie mają piękne powołanie. I to jest takie jak śnieżna kula, która tak rośnie. Ojcowie Kościoła mówili, że jest coraz więcej miłości i od pewnego momentu życie duchowe dostaje takiego przyspieszenia właśnie, jak kamień, który spada z coraz większą prędkością, albo jak śnieżna kula, która zagarnia coraz więcej śniegu. Im więcej miłości, tym więcej miłości. I to życie się mnoży w naszych rękach i później mamy tylko kłopot, jak je zagospodarowywać, taki Boży kłopot. I myślę, że każdy z małżonków, którzy tu jesteście, macie właśnie taką perspektywę, może już jej doświadczacie, ale na pewno jesteście zaproszeni do takiej właśnie perspektywy, żeby to rosło i rosło. Muszę powiedzieć, że w ciągu naszego małżeństwa wielokrotnie mieliśmy takie poczucie, że kochamy się już bardzo. Czy można bardziej? I po kolejnych latach okazywało się, że można bardziej, co nie znaczy, że to jest sielanka, o tym będziemy dzisiaj trochę mówić, ale że naprawdę miłość może wzrastać. Tylko, że to niekoniecznie jest tak, że jest coraz przyjemniej, chociaż też jest coraz pełniej, ale przede wszystkim jest coraz głębiej, że zaproszenie do miłości zaprasza nas do pewnego jej zmiany, do rozwoju. I okazuje się, że można kochać więcej. Też prawdopodobnie nie jest to niezgodne z nauką teologiczną, ale miłość będzie wzrastać także po śmierci. Także można powiedzieć, że jesteśmy włączeni w Boga i nasza miłość ma jakąś taką perspektywę wieczną, nieskończoną. Nasza miłość będzie wzrastać, bo Bóg jest nieskończony, a my jesteśmy włączani w Jego miłość. I to jest właśnie to, co nam się przydarzyło. Można powiedzieć, że przydarzyło nam się coś bardzo pięknego. Wszystkie sakramenty w Kościele są sakramentami miłości. Naprawdę żaden z tych sakramentów nie jest do takiego całkowicie prywatnego przeżywania. Nawet Eucharystię nie przyjmujemy dla siebie, stajemy się Eucharystią dla świata. I również w małżeństwie nie jesteśmy tylko małżonkami dla siebie, jesteśmy powołani do tego, żeby być małżonkami również dla świata, żeby ludzie mogli się dotykać w nas miłości, żeby patrząc na nas mogli zobaczyć odblask Jego miłości, by patrząc na nas mogli powiedzieć, jaki Bóg musi być piękny, skoro ci ludzie się tak kochają. Czasami jest tak, że ludzie mówią, gdzie jest Bóg, czy On mnie kocha, czy On w ogóle istnieje. Ale jeżeli Bóg jest miłością, to jest jakakolwiek iskra miłości pomiędzy nami, to jest Bóg, to jest obecny. I inni patrząc na nas, widząc naszą miłość, czy doświadczając miłości, której jakoś też i przez nas doświadczają Boga. Nie bójmy się powiedzieć, że Bóg działa przez nas. Jeżeli miłość przez nas się przelewa, to On jest obecny. On jest obecny w nas i przez nas. Myślę, że szczególnie powołanie małżeńskie, które jest obrazem miłości Chrystusa do Kościoła, ale też obrazem miłości
Boga do człowieka, stwórcy do stworzenia, do całego stworzenia. I mamy tak piękne powołanie, że szczególnie myślę w miłości małżeńskiej, właśnie tym bardziej widać, jaka ta miłość Boga jest. No właśnie, jesteśmy jak takie najświętsze sakramenty gdzieś w wieżowcach, w jakichś blokach, na jakichś osiedlach. Jest tam, jeśli jest święte małżeństwo chrześcijańskie, to ono jest jak najświętszy sakrament. Jesteśmy jak tabernakulum. Tak naprawdę możemy nawzajem siebie adorować Boga w sobie nawzajem i również przyklękać przed każdym małżeństwem, które napotykamy na naszej drodze. Niektóre małżeństwa tego piękna nie ujawniają w każdej chwili, ale tak naprawdę każdy z nas jest małżeństwo jest takim bukłakiem, w którym buzuje miłość. I można by powiedzieć, że jesteśmy tak wypełnieni pięknym, młodym, buzującym winem, ponieważ Duch Święty jest zawsze młodym winem, zawsze buzującym winem. Jest pokazany na kartach Ewangelii, w Dziejach Apostolskich, jako właśnie młode wino, które buzuje nieustannie. Nie wiem, czy ktoś z was robił wino, ja robiłem. Myśmy robili i wiem, że młode wino to naprawdę daje czasami, jak się... Zdarzało się, że wylewało na podłogę. I właśnie, z młodym winem jest czasami kłopot. I o tym kłopocie chcemy też trochę powiedzieć, ponieważ mamy tu na kongresie mówić o wolności, a wolność jest przestrzenią, w której się rodzi miłość, która jest punktem wyjścia dla miłości, ale również o przebaczeniu. I trochę właśnie to przebaczenie i wolność wiąże się z tym tematem buzującego wina. No właśnie, jeżeli mamy te bukłaki, to one do pewnego czasu, czyli pewne nasze przyzwyczajenia, to jak funkcjonujemy, można powiedzieć, że jest dobrą pojemnością na tą miłość, na to młode wino. Jednak z czasem te bukłaki, zwłaszcza w małżeństwie, jak znamy historię małżonków, to małżeństwa są jakby w ciągłym ruchu. My nie możemy mieć jednej reguły, że tak powiem, na 100, 200 czy 1000 lat, jak jakieś zakony. Natomiast jak benedyktyni wspominani tutaj. My niestety, małżonkowie, podlegamy ciągłym zmianom. A to rodzi się dziecko, a to idzie do szkoły, a to wychodzi z domu, tak jak nam, a to przynosi nam jakiegoś swojego współmałżonka, a to mamy wnuki. I jest tak, że nasze życie jest w ciągłym ruchu, jest w ciągłej zmianie. Dlatego troszeczkę wymaga od nas pewnej czujności. Można powiedzieć, że mamy gorzej niż ci benedyktyni, bo musimy ciągle jakby szukać nowych bukłaków. Mamy pięknie, ale jest to naprawdę coś, co wymaga współpracy z łaską. Zmianę dotyczy także i biskupa, i prezbitera, ale małżeństwo jest taką specyficzną wspólnotą, która jest, można by powiedzieć, permanentnie zaproszona do zmiany. To, co działało rok temu, może już dzisiaj nie działać, tylko dlatego, że dziecko zaczęło chodzić. To, co działało dwa lata temu, już dzisiaj może nie działać, bo dziecko śpi dłużej niż my, albo na przykład budzi się wcześniej, albo chodzi spać później. Wszystko cały czas trzeba przepatrywać i zastanawiać się, jak to teraz ułożyć. I to jest trochę problem błogosławiony, ale też i trudny problem dla małżonków. Więc chcielibyśmy, zanim pójdziemy dalej, powiedzieć o miłości troszeczkę, żeby się zastanowić, czym w ogóle jest miłość, ponieważ słowo miłość jest teraz w świecie często rozumiane bardzo różnie i chcielibyśmy zwrócić uwagę wam, kochani, na jeden szczegół, który jest istotny. Mianowicie miłość jest oczywiście aktem woli nastawionym ku dobru drugiego człowieka. Jest aktem woli, który jest jak w idealnej miłości, można by powiedzieć, aktem woli i również aktem emocji. Wyraża się przez afirmację i wymaganie, o tym zaraz powiemy, ale po czym my poznamy, czy to rzeczywiście jest miłość, to jest to, że druga osoba pod wpływem tego aktu miłości może się rozwijać. Jeśli chcesz sprawdzić, czy kochasz właściwie, to sprawdź to, czy ty się rozwijasz i czy druga osoba, którą kochasz, również ma przestrzeń dla rozwoju. Ona może tego rozwoju nie podjąć, to jest inna rzecz. Ale miłość poznajemy po tym, że zawsze zaprasza do rozwoju, czyli aby kochać jeszcze bardziej. Mówimy o dwóch skrzydłach miłości i można powiedzieć, żeby ten ptak miłości leciał,
i doleciał tam, gdzie jest jego przeznaczenie, potrzebne są dwa skrzydła. Nie może być tylko sama afirmacja albo tylko same wymagania, ponieważ albo to będzie jakaś niepełna forma miłości, albo będzie bardzo trudna, ale obydwa skrzydła wymagają pewnego właśnie rozwoju, pewnego trudu i zapraszają obydwie strony, i mnie, i mojego współmałżonka do pewnych działań, do pewnego rozwoju. Jeżeli chcemy kochać afirmacyjnie, co to znaczy afirmacja? Kochać afirmacyjnie, to znaczy kocham cię, bo jesteś. Tak, jaki jesteś. Kocham ciebie takim, jakim jesteś. To jest afirmacja. To jest afirmacja. Czyli nie za coś, nie po coś, nie chcę ciebie używać, nie chcę kochać cię, żeby coś dostać i nie chcę, żeby było tak, że jak będziesz taki, jak ja chcę, to ja będę cię kochać. Bo to nie jest miłość, tylko manipulacja. To jest moje chore ego, które chce czerpać coś od mojego męża albo chce go wykorzystać. To nie jest miłość. Kochać afirmacyjnie to jest taka miłość, która mówi, patrzy i chce ciebie takim, jakim jesteś. Nawet jeżeli masz słabości, nawet jeżeli między nami jest coś trudnego. I to jest bardzo trudne, bo żeby tak kochać, ja muszę się rozwijać, muszę przekraczać swoje ego, przekraczać swój egocentryzm, mój egoizm i tego, że no właśnie, mi jest bardzo ciężko tak właśnie kochać. A z drugiej strony, jeżeli druga osoba jest tak kochana, to ona dopiero wtedy może rozkwitać. Ona dopiero wtedy może się rozwijać. Może czuć się bezpiecznie. Mogę być taki, jaki jestem. Mogę być taka, jaka jestem. Jestem przyjęta, jestem przyjęty. Bez afirmacji nie ma możliwości rozwoju drugiej osoby. Ona wtedy albo próbuje się dostosować do mnie, być taka, jak ja oczekuję, jak ja oczekuję. Ja nie jestem Bogiem. Drugi człowiek nie ma spełniać moich oczekiwań. Nie jest na mój obraz i na moje podobieństwo. Nie jest do tego, żeby spełniać moje oczekiwania. Więc dopiero w takiej atmosferze współmałżonek może być sobą. Może stawać się w pełni tym, kim jest. Ale to wymaga też i mojego rozwoju, bo tak kochać nie jest prosto. Monisia powiedziała o tym skrzydle afirmacji, ale jest jeszcze właśnie to drugie skrzydło wymagań, które nie jest skrzydłem tak przyjemnym jak afirmacja. Afirmacje to jest czułe spojrzenie, czuły dotyk, pocałunek, czułe słowo, lampka wina wypita razem przy świecy. To jest coś, co jest przyjemne również dla zmysłów. Natomiast skrzydło wymagań to jest skrzydło, które czasem jest pełne bólu. To jest skrzydło, którego ja nie bardzo lubię używać, bo wiem, że gdy użyję tego skrzydła, może się popsuć atmosfera. Ani nie jest przyjemne dla mnie, ani nie jest przyjemne dla tego, kogo chcę kochać właściwie. Jak spojrzymy tak uczciwie na kartę Ewangelii, to zobaczymy, że Jezus w bardzo wielu momentach, można powiedzieć, psuł atmosferę. Nie było wcale przyjemnie, kiedy Jezus pojawiał się w niektórych miejscach, a przecież wiemy, że jest miłością, atmosfera radykalnie siadała. Często zgrzytali zębami, tak byli zdenerwowani, a przecież to była miłość. Widzimy, że miłość dojrzała jest miłością, która leci tymi dwoma skrzydłami, jest w niej taka piękna równowaga i dopiero taka miłość zaprasza do rozwoju i umożliwia rozwój. Jeśli na przykład zdarzy się, że ktoś mówi kochaj mnie i będzie dopominał się czegoś, czego nie powinien dostać, czasami teściowie, załóżmy dziadkowie oczekują czegoś od młodych małżonków, mówiąc, jeśli nas kochacie, macie być u nas codziennie na obiedzie. Co tydzień, o przepraszam. Jakieś miłosierdzie musi być. Co tydzień na obiedzie i któregoś dnia trzeba im powiedzieć, nie będziemy, potrzebujemy pobyć sobie sami. To co, nie kochacie nas już? I nagle się okazuje, że psuje się atmosfera i ktoś powinien powiedzieć, kochamy was, ale właśnie dlatego, że was kochamy, potrzebujemy również pójść swoją drogą. I to jest zaproszenie do rozwoju. Coś, co jest takim zgrzytem, a jednak jest niezbędne, abyśmy kochali właściwie. Także podsumowując tę część, sprawdźcie, czy relacja, jaką macie do dziecka, do żony, do taty, mamy swoich, do przyjaciół, do kogokolwiek, którą uważacie za miłość,
Czy ta relacja prowadzi obie strony, i ciebie, i tę drugą do rozwoju, czy też być może zatrzymuje w jakimś punkcie, wręcz staje się formą manipulacji, skupienia na sobie czy egocentryzmu? No zobaczmy jeszcze króciutko do tego skrzydła wymagań, że żeby stawiać wymagania współmałżonkowi, ja muszę być osobą dojrzałą, bo to nie jest tak prosto powiedzieć komuś nie. Nie na każdych warunkach, nie na wszystko się zgadzam. To jest poniżej twojej godności i mojej godności. I z drugiej strony, więc ja muszę dojrzewać, żeby stawiać wymagania i te wymagania zapraszają współmałżonka właśnie do rozwoju i do dojrzewania. Mamy więc do czynienia z takim pięknym sprzężeniem zwrotnym, które jest cudowne. Ja ponieważ w naszych notatkach mąż Marcin zapisał, że to jest boskie sprzężenie zwrotne, a ja mówię, przesadziłeś. A ja uważam, że nie przesadził. I wykreślił to boskie, ale chyba nie przesadził. I może powiedz, dlaczego boskie? A ja już zapomniałem, dlaczego boskie. Tak mi pięknie tłumaczyłeś, dlatego wróciłam do tego. Jest to po prostu wezwanie, jest to sprzężenie zwrotne, które właściwie całą przyrodę, cały kosmos prowadzi do tego, by wreszcie ujawniła się miłość w świecie. Można powiedzieć, od miliardów lat wszystko ewoluowało do tego momentu poprzez rozwój, aby wreszcie pojawił się ktoś, kto powie kocham cię i był rzeczywiście miłością w świecie. Jeśli znajdziemy się w tej cudownej, w tym cudownym sprzężeniu zwrotnym, to okaże się, że im bardziej kochasz, tym bardziej się rozwijasz i im bardziej się rozwijasz, tym bardziej kochasz. Im więcej miłości, tym więcej miłości. Im więcej miłości, tym więcej miłości. To jest motto, hasło fundacji, którą założyliśmy, fundacji Teozis, która właśnie się zajmuje pomocą ludziom, by stawali się miłością w świecie, bo tak naprawdę nasze powołanie jest szalone. Jesteśmy powołani do tego, by stać się Bogiem przez uczestnictwo w Bogu. Katechizm Kościoła Katolickiego pisze, mówi tak: Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. Każdy z nas jest wezwany do tego, by przez łaskę stać się miłością, miłością Bożą w świecie. I chcemy odnosić się do adhortacji Amoris Laetitia. Wybraliśmy te maleńkie fragmenty, to jest naprawdę cudowne. Trudno powiedzieć dokument, można powiedzieć cudowny tekst, z którego małżonkowie mogą bardzo wiele czerpać. I tam papież mówi bardzo pięknie o tym właśnie, o czym, jaka jest miłość małżeńska, do czego jesteśmy zaproszeni. W miłości wszystko odbywa się na drodze nieustannego rozwoju. To szczególna forma miłości, jaką jest małżeństwo, jest powołana do nieustannego dojrzewania. Nieustanny rozwój, nieustanne dojrzewanie, a jeśli ma być rozwój, to niewątpliwie pojawi się słowo kryzys, ponieważ bez kryzysu nie ma rozwoju. Kryzys, słowo wzięte z greki, oznacza oddzielać, odróżniać, jest niezbędne, aby to, co jest jeszcze w nas niedojrzałe, by odpadło. Rozwój chrześcijański nie polega na tym, że my doklejamy do siebie jakieś kolejne cnoty, niczym harcerze, którzy mają kolejne sprawności. Rozwój chrześcijański polega na tym, że odpada to, co nie jest nami i w pewnym momencie ujawnia się nasze piękno, które jest złożone przez Boga, jak światło w lampie. Stajemy się światłem świecącym w świecie. A więc będziemy doświadczać kryzysu, tam można powiedzieć, ten pulpit nie żyje, więc on kryzysu nie przeżywa, chyba że go ktoś porąbie. Przedmioty martwe nie przeżywają kryzysu, ale wszystko, co żyje, przeżywa kryzys. Ziarno obumiera, rośliny również obumierają. Wszystko przeżywa śmierć, aby wchodzić w dojrzalsze życie. I cytując dalej Amoris Laetitiae, jest tam takie, trzeba powiedzieć, bardzo dramatyczne, piękne i mocne zdanie. Kryzys staje się częścią dramatycznego piękna rodziny. Kryzys staje się częścią dramatycznego piękna rodziny. Myślę, to jest cytat z Franciszka.
Dramatyczne, piękno rodziny. Piękno. Doświadczyliście tego na pewno, co? Dramatyczne, piękno. Czasami pozostajemy na dramatyczne. Ciężko z tym pięknem. Dlatego, że ten moment, kiedy doświadczamy kryzysu, jest naprawdę dramatyczny. I wydaje się, że nic już więcej nie będzie. Że to już naprawdę koniec. Że wtedy, kiedy to się dzieje, to jest tak, jakby przychodził cyklon, jakby przychodził huragan i wydaje się, że nic już potem... nie ma. Tak jak jest w tym momencie ciężko, to już jest koniec. Ale jeżeli przeżyjemy dobrze kryzys, to doświadczamy tego wzrostu miłości. Może być jeszcze większy cud, że mało, że nie kochamy się mniej, ale kochamy się, trzeba powiedzieć, dojrzalej, głębiej, piękniej. I tak nas jakoś Bóg dobrał, że najlepszym rekolekcjonistą, tym, który najlepiej pomaga mi się rozwijać i dojrzewać, jest mój mąż. I niestety ja dla niego także, czyli troszkę tak jakbyśmy sobie wyobrazili diament, który żeby te wszystkie karaty, które w nim są ukryte, cała wartość, która w nim jest, musi zostać oszlifowany. Tak używamy czasami takiego właśnie dramatycznego porównania, że ja jestem takim pilnikiem, który szlifuje diament, którym jest mój mąż i nawzajem. Też Michał Anioł mówił, że wtedy, kiedy rzeźbi, to on widzi tą bryłę marmuru i on tylko odłupuje to, co tam przeszkadza, żeby ujawniło się piękno tej rzeźby, która tam w środku jest ukryta. I trochę tak samo w małżeństwie, można powiedzieć, że trochę jest takiego odłupywania. Mój mąż odłupuje trochę ja go tam odłupuję, ale można powiedzieć, że to też jest jakiś dar. Jakiś dar, który pomaga nam odkryć nasze piękno, piękno mojej osoby, ale też piękno mojego męża. Ale jest to dramatyczne, bo odłupywanie marmuru to nie jest przyjemne, bo to szlifowanie jest naprawdę bolesne. Rzeczywiście przechodzimy przez śmierć i to nie jest wcale jakaś metafora, przenośnia. Jeśli chcemy wchodzić w miłość, objawiać miłość w świecie, będziemy przechodzili przez śmierć. Ta śmierć przychodzi zawsze nie w porę. Jeszcze nie spotkałem śmierci, która przyszłaby w porę. Nigdy nie jest oczekiwana. Zawsze jest trudna. I kryzys jest takim momentem, w którym pojawiają się uczucia, jakie przeżywa czasem człowiek umierający. Pojawia się lęk, pojawia się smutek, pojawia się rozpacz, ból, różne formy cierpienia, gniew, sprzeciw. To wszystko, co w nas umiera, właśnie w ten sposób reaguje. Jednak zaproszeni do kryzysu nie jesteśmy pomimo tego, że kochamy, lecz właśnie dlatego, że chcemy kochać. Jeśli jesteście ludźmi miłującymi się, to wcześniej czy później będziecie zaproszeni do jakiegoś kryzysu. On przyjdzie nie dlatego, że robicie coś nie tak. Przyjdzie dlatego, że właśnie jesteście wierni. I teraz, jeśli małżonkowie, czy ktokolwiek, możemy powiedzieć, że to jest generalna zasada, jeśli jest zaproszony do tego wejścia w kryzys, może się wycofywać i wiele osób, wiele również par pozostaje na poziomie infantylnym właśnie dlatego, że chce uniknąć cierpienia związanego z rozwojem. Jeśli będziemy się wycofywać z tego momentu, to pozostaniemy w jakimś sensie na poziomie infantylnym. No właśnie, ale kryzys z drugiej strony jest niezbędny do rozwoju tego nowego bukłaka. Dlatego zaczęliśmy o tym bukłaku i tutaj właśnie to jest ten moment, żeby był nowy bukłak, trzeba porzucić stary. Czyli trzeba coś zmienić, coś porzucić. A więc nie jest dla nas kluczowe to w rozwoju, aby kryzysów unikać, lecz aby je właściwie przeżywać. Potrzebna jest postawa pokory i miłości. Tak naprawdę potrzebna jest miłość miłosierna, aby odkryć, że słabość nie jest przeszkodą dla łaski, że my tak naprawdę możemy być słabi i chwalić Boga, że wbrew temu, co się często myśli, nasze ego myśli, słabość nie obraża Boga. Mało tego, niedawno przeżywaliśmy świętej Tereski od Dzieciątka Jezus w niedzielę, wprawdzie tak po cichu, później Faustyna, wcześniej Franciszek.
co wszyscy święci, którzy pokazali, że słabość właściwie przeżywana staje się przestrzenią, w której ujawnia się świętość, że słabość nie tylko nie jest przeszkodą dla łaski, lecz właściwie przeżywana może stać się pojemnością na łaskę, że słabość staje się takim naczyniem, w którym nosimy łaskę i ona zaczyna być obecna w świecie. I cytując dalej Amoris Laetitiae, tam jest też takie piękne zdanie. Można zaakceptować z prostotą, że wszyscy jesteśmy złożoną mieszaniną światła i cienia. Myślę, że to jest bardzo piękne zdanie, dające jakąś wielką ulgę, że wszyscy jesteśmy mieszaniną światła i cienia, że częścią natury ludzkiej jest słabość, jest nasza nieumiejętność, jesteśmy ograniczeni, mamy ograniczenia, mamy ograniczone możliwości, nie jesteśmy omnipotencjalni, jesteśmy tylko ludźmi. Nasze kryzysy, nasze słabości, to co przeżywamy, nasze trudności, to jest część po prostu zwykłej normy. Gdyby nie to, nie bylibyśmy ludźmi, ale to jest częścią naszej ludzkiej egzystencji. Nie należy się tego bać, można by powiedzieć, że może właśnie to jest wielka ulga, że nie muszę być perfekcyjna, że nie muszę być idealna, że mój mąż, my nie musimy być idealnym, perfekcyjnym małżeństwem, bo bylibyśmy nieprawdziwi, bo bylibyśmy nieludzcy, a jeżeli nieludzcy, to też jakoś nieboży. W tym znaczeniu naprawdę trzeba mieć odwagę, żeby zgodzić się nie być doskonałym, żeby być kimś, kto w swojej pokorze mówi, nie wykorzystując, broń Boże, łaskę, ale właśnie przyznając, tak, nie potrafię inaczej, nie potrafię lepiej. Jednak niewątpliwie widzimy małżeństwa, które trwają w przewlekłym kryzysie. I to nie zawsze dlatego, że nie potrafią przebaczyć. Kiedy się tak zastanowić, dlaczego ludzie trwają w przewlekłym kryzysie, to okaże się, że są w takiej sytuacji, w której nikt nie chce dokonać pewnego bardzo trudnego kroku, jakim jest zmiana. Najpierw zmiana myślenia, która następnie zostanie przekuta w zmianę działania. Można by powiedzieć, że zmiana myślenia i zmiana działania jest jednym z najtrudniejszych zadań, jakie stoją przed nami w życiu. Że jest to jeden z takich kluczowych właściwie momentów. Jak posłuchamy Jezusa, to Jezus pierwsze słowa, jakie wypowiadał publicznie, to było nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Pada słowo greckie metanoia, które oznacza właśnie zmianę. Można by w środę popielcową posypywać ludziom głowy i mówić zmieniajcie myślenie i wierzcie w Ewangelię. Zmiana myślenia to jest pewien kłopot. I czasami, jeżeli napotykamy na kryzys, to podejmujemy pewne działania i bardzo dobrze, bo należy je podejmować. Natomiast jeżeli one nie przynoszą efektu, bardzo często jest tak, że podejmujemy, że powiedzieć, te same działania, tylko z jeszcze większą siłą. Więc to troszkę tak jakby było z drzwiami, które chcemy otworzyć i podchodzimy do tych drzwi i pchamy. I one się nie otwierają. To co robimy? Pchamy jeszcze mocniej, a one nadal się nie otwierają. I zdarza się, że para tak pcha te drzwi 10, 15 lat. Czy to, co pani robi, od kiedy pani próbuje zmienić męża? No, mówi, już tak będzie z 10-15 lat walczymy na ten temat. I nie zauważa ta pani, że jeśli robi silnie to samo, to prawdopodobnie może pozostać w tym samym miejscu przez następne 10 lat. A więc kryzys jest zaproszeniem do zmiany. A to jest trudne, ponieważ mamy tak skonstruowany mózg, że za mądre uważamy to, co uważamy za mądre. Jeśli ktoś na przykład się wypowiada i ktoś tam mówi z publiczności mądrze powiedział. To dlaczego mądrze powiedział? To dlatego, że to jest to dokładnie, co on sam uważa. Jeśli się nie spostrzeżemy, okaże się, że będziemy czytać tylko mądre gazety, słuchać tylko mądrego radia i oglądać tylko mądrą telewizję.
A więc unikniemy wszystkiego, co może nam zagrozić zmianą, spotkaniem człowieka, który myśli trochę inaczej, czasem radykalnie inaczej. Zamiast się w związku z tym rozwijać i spotykać, będziemy kostnieli i w pewnym momencie zasklepimy się jak taka jednoosobowa sekta. Jeśli mamy już taki mózg, będzie kłopot w kryzysie, ponieważ małżonkowie są zaproszeni w kryzysie do tego, by zacząć robić coś inaczej, zacząć myśleć inaczej. I mało tego, jeżeli chcemy wprowadzić jakąś zmianę w naszej relacji małżeńskiej, to ja mam wpływ tylko i wyłącznie na siebie. Ja, jeżeli chcę wprowadzić zmianę, to wymaga to mojej zmiany myślenia, mojej zmiany zachowania. I zamiast pchać te drzwi, być może trzeba je pociągnąć. Zrobić coś radykalnie dokładnie inaczej. Dokładnie odwrotnego. Zobaczmy teraz, przygotowaliśmy taki mały schemat, żeby pokazać, co się dzieje, kiedy małżeństwo wchodzi w kryzys i gdy ktoś wykonuje pewien ruch albo zostaje cały czas w tym samym schemacie myślenia. Można by powiedzieć, że w środku mamy właśnie coś takiego jak ból neurotyczny. To jest ten ból, który związany jest z niedorozwojem naszej osoby. Można by go porównać do bólu zęba. To jest taki ból, który i tak boli, nie można go uniknąć. Natomiast ta granica tutaj oznacza wejście właśnie w zmianę, wejście w rozwój, zrobienie czegoś inaczej, co jest związane z cierpieniem, ponieważ zmiana myślenia jest i działania jest związana z cierpieniem. Ale to z jakimś trudem, tak jak mówiliśmy przy afirmacji czy przy stawianiu granic. Jeśli teraz ktoś porusza się tylko w granicach komfortu psychicznego, czyli nie wchodzi w ten trud, nie wchodzi w sytuacje, które wymagają od niego śmierci tak naprawdę, porusza się tylko w obszarze sobie znanym, to będzie stopniowo doprowadzał do tego, że ból neurotyczny będzie mu rósł. Można by powiedzieć, to jest tak jak ktoś, kto próbuje uniknąć stomatologa. Wiadomo, że wejście tutaj będzie związane z bólem. Ktoś powie, ale ja już mam ten ból. W związku z tym, dokładać. Skoro już mnie boli, to nie wejdę w jeszcze dodatkowe cierpienie. To tak jak człowiek, którego boli ząb i powie, nie, to ja nie chcę, bo tam będzie bolało. Ale właśnie wtedy... Ale ból zęba nie maleje. Para, to się dotyczy również osoby pojedynczej, ale również małżeństwa, para wchodzi w jeszcze większe cierpienie, można powiedzieć w kryzys przewlekły. Z drugiej strony, jeśli będzie sytuacja taka, że ktoś odważy się wejść w to cierpienie związane ze zmianą, czyli jak widzicie tutaj na tym schemacie, przekroczy tę granicę komfortu, wejdzie w coś, co jest dla niego trudne i bolesne, nowe, nieznane, bo to jest właśnie cecha charakterystyczna zmiany, nowe, nieznane, niepewne. Zaryzykuje wyjście ze swojego schematu, wtedy wspólnota małżeńska wchodzi w rozwój. Okaże się, że paradoksalnie wchodząc w cierpienie, zmniejszamy to cierpienie. Czyli unikając cierpienia rozwojowego, zwiększamy cierpienie neurotyczne. Dokładnie tak, jak jest w Ewangelii, tak jest i w gabinecie psychoterapii. Kto chce zachować swoje życie, straci je. Jeśli chcesz zachować swoje ego, swój obszar, w którym się świetnie czujesz, będziesz karłowacieć jako osoba ludzka i będzie karłowaciało wasza wspólnota małżeńska. O tym mówimy, że ten nowy bukłak to jest bardzo trudne. Zresztą ta Ewangelia właśnie o młodym winie, o bukłaku jest właśnie taka, że chcielibyśmy zachować, a my nie mamy być wierni bukłakowi. My mamy być wierni winu. Więc jeżeli chcemy być wierni miłości, to ta zmiana jest, można powiedzieć, niezbędna. Ale tak jak mówimy, nie jest prosta, ponieważ trzeba zrezygnować ze swojego wyobrażenia na temat współmałżonka czy na swój temat, na temat własnego wyobrażenia jakiegoś, na temat swojego małżeństwa. Być może potrzeba pewnej zmiany mojego myślenia o mnie samej czy o moim współmałżonku. Trzeba wyjść poza pewne schematy, jakieś utarte ścieżki, które do tej pory stosowałam. To jest coś takiego bardzo trudnego, ponieważ
mamy taką właściwość, że bardzo ciężko jest podjąć coś nowego. Nawet za cenę tego, że jest źle, wolimy iść starą ścieżką. To nawet badania mózgu pokazują, że mamy utarte ścieżki neuronalne. Że jeżeli chcemy zrobić coś nowego, to to jest naprawdę trudne. Bo wszystko wraca na stare tory. Trzeba, że tak powiem, zrobić nowe połączenia, zacząć działać zupełnie inaczej. To nie jest proste. To jest powód tego, że po jakimś czasie na naszych czołach pojawiają się siwe włosy. Ale po jakimś czasie widzimy wartość tego. To oznacza również, że nigdy nie będzie tak, jak było. Że w sumie to ja bym nawet nie chciał. Ja sobie cenię. Ja bym nie chciał, żebyśmy, nie wiem, wrócili do czasów, kiedy mieliśmy po 20 lat. Naprawdę nie. Cenię sobie każdy siwy włos na głowie mojej żony. Całuję jej każdą zmarszczkę. To jest coś niezwykle pięknego. Owszem, starzejemy się, ale mamy tutaj i tutaj taką zawartość, która nie może być wyczytana z żadnej książki. To jest taka zawartość, którą ma ktoś, kto przeżywa życie. I stajesz się piękny przez to, że stajesz się dojrzały. I młode wino w tobie smakuje jak stare. Dokonuje się właśnie ten ewangeliczny cud. Smakują w Kanie Galilejskiej tego świeżutkiego wina, które ledwo co powstało, a smakuje lepiej niż najstarsze. I to jest właśnie to piękno, którego doświadczamy, gdy ryzykujemy wejście w proces rozwoju. I właśnie przekroczyć ten schemat. Mamy wszyscy taką tendencję. Kościół jako wspólnota, widzimy jak Franciszek musi zmagać się właśnie z tym, że mamy tendencję, by wiernością otaczać bukłaki, a nie wino. By pomylić wino z bukłakami. Bardzo łatwo jest nam walczyć o to, by bukłak został tak, jaki był, podczas gdy wino domaga się zmiany. I dlatego często jest napięcie, często nie trafiamy w to, co się dzieje w świecie, w to, czego świat potrzebuje, ponieważ właśnie nie chcemy otworzyć się na to, na zmianę myślenia. Ta zmiana jest trudna dla nas, ale także dla otoczenia, ponieważ nasze otoczenie, bliscy też nie są chętni do zmiany. I zmiana, która dokonuje się pomiędzy nami, małżonkami, wpływa na całą, można powiedzieć, tak terapeutycznie cały system, na nasze dzieci, na naszych bliskich, na naszych rodziców, czy na naszych przyjaciół, którzy też woleliby nas może takimi, jak myśmy byli, albo boją się tej zmiany, bo jesteśmy jacyś inni, jacyś nowi. Pamiętam, jak dokonywała się taka zmiana właśnie w naszym życiu, gdy powiedzieliśmy naszym rodzicom, kochanym zresztą ludziom, którzy byli trochę przestraszeni tym, jak chcemy żyć wiele lat temu. Oni powiedzieli, jak tak chcecie żyć, to lepiej, żebyś ty została siostrą, a też żebyś został księdzem. W sumie teraz prawie, że tak się stało. Ale prorokowali chyba. Ale tak naprawdę trzeba pójść za głosem serca. Nie bójcie się dokonywać zmian. Nie bójcie się robić takich ruchów, które nie będą się podobały waszym bliskim. Waszym wspólnotom. Waszym wspólnotom, czasem waszym proboszczom. Z całym szacunkiem waszym biskupom. A z drugiej strony ksiądz biskup może również mieć potrzebę zrobić taką zmianę, która nagle się nie spodoba wiernym, bo powiedzą, a zawsze było tak. Miejmy odwagę iść za winem. Miejmy odwagę słuchać tego, co przychodzi poprzez serce w tym młodym, buzującym winie. Pewnie w tym nie może być chaosu. W tym musi być zachowana logika rozwoju, posłuszeństwo i pokora. Ale to posłuszeństwo i pokora może się realizować w przedziwne, nowe, cudowne sposoby. Do tego chcemy was bardzo mocno na koniec zachęcić, cytując takie piękne zdanie Franciszka Zamoris Laetitia. Przeczytaj ty. Jednak trochę słabo widzę. Ale jest piękne, więc posłuchajmy. Tym właśnie zdaniem chcemy zakończyć. Wspólny taniec z energią młodej miłości. Taniec z oczarowanymi oczyma ku nadziei. Taniec, który nie może ustawać. Tak właśnie Franciszek określa miłość małżeńską. Wspólny taniec
z energią młodej miłości. Taniec z oczarowanymi oczyma, ku nadziei. Taniec, który nie może ustawać. Tego sobie i wam, kochani, bardzo życzymy. Dziękujemy bardzo. Teraz będzie pan.